Poczekaj, nie wychodź jeszcze, daj mi wyjaśnić. Ostatnio przeglądając czeluście internetu, szukając właśnie jakichś triczków ciekawych, czy to w meczach właśnie oficjalnych, czy jakichś mniej oficjalnych, natrafiłem na ciekawą sztuczkę o tajemniczej nazwie Ball Roll Fake 10, czy może bardziej po polsku Ball Roll Fake Turn. Okazuje się, że pojawiła się ona w nowej FIFA 21. Jest to pięciogwiazdkowa sztuczka, także tylko dla tych wybranych elitarnych piłkarzy. No i zaciekawiony tym niesamowitym trikiem, zacząłem szukać, czy w ogóle coś takiego jest możliwe do wykonania w prawdziwym, oficjalnym meczu, czy to nawet jakichś niższych lig, i nic na ten temat nie mogłem znaleźć. Przy okazji, zastanawiając się, czy coś takiego w ogóle miałoby miejsce w jakimkolwiek meczu, jakąś sytuację boiskową, żeby sobie wyobrazić, czy coś takiego można by w ogóle zrobić. No i jest ciężko. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to stojąc gdzieś w narożniku, niedaleko pola karnego przeciwnika, jakbyśmy odwrócili się w stronę autu. Mamy przeciwnika na plecach, przerolowujemy wtedy piłkę i wykonujemy tę sztuczkę. Tylko w jakim celu? Jedyną opcją pewnie by było to, jak nasza drużyna wygrywa powiedzmy 3-0 i liczymy na to, że obrońca po prostu będzie chciał w złości nam połamać nogi, to wtedy jak najbardziej możemy coś takiego zrobić. Nie, no dobra, już tak serio. Jest to pewnie mało praktyczna sztuczka, jak już zdążyliście zauważyć, ale myślę, że zwinni gracze pokroju na przykład Angela Di Maria byliby w stanie faktycznie taką sztuczkę włożyć intuicyjnie w jakimś trudnym boiskowym scenariuszu, gdzie mamy gościa na plecach. Przy perfekcyjnie wytrenowanej sztuczce jest to możliwe, o ile na początku, jak spróbujecie sobie to robić, no to pewnie wyda się to dość abstrakcyjne, że no jak w ogóle bez sensu, to jest tak niepraktyczna rzecz, że nie ma opcji, ale przy stopniowym trenowaniu okazuje się, że jednak staje się to coraz bardziej możliwe. Wiadomo, jest to modyfikacja znanej wszystkim Rabony, czy w zasadzie Rabona Fake'a. Z tym, że w tym przypadku, kiedy wykonujemy ball rolla, to kończąc tę sztuczkę musimy wrócić do pozycji początkowej, czyli tak jakby jest to pyk, pyk. Wykonując Rabona Fake'a, robimy, patrzcie, tu jest noga, robimy ball rolla i zostajemy tutaj wchodzi fake. W tym triku robimy tak, i wracamy, nie można wrócić z powrotem, i wracamy przy okazji odwracając się o 180 stopni. Na pewno tego typu sztuczki, o ile są mało praktyczne, to są bardzo pomocne w treningach, dlatego że wtedy rzucamy do takiego dość dużego challenge'a naszej koordynacji, naszym umiejętnościom. No i wchodzimy tak naprawdę na wyższy poziom techniczno-koordynacyjny, więc zawsze coś takiego warto trenować, nawet jeżeli wykonania tego w meczu są znikome. Ale kto wie, może nadarzy się jakiś moment, może drużyna, w której gramy, będzie wygrywać 10-0, będziemy chcieli upokorzyć przeciwnika już do końca i pokusimy się o coś takiego. Na pewno spodobałoby się to publiczności, z pewnością mniej trenerowi przy jakimś niekorzystnym wyniku, gdzie tracimy piłkę i narażamy drużynę na kontrę. Dobra, bo robi się w sumie z tego taka trochę disowa baza trików, a nie o to w tej serii chodzi. Także kolejna sztuczka piłkarska, cieszmy się tym, bawmy się, piłka nożna to zabawa. Owocnych treningów, do kolejnego, trzymajcie się, na razie.